ML System zaczynał w 2007 roku w garażu. Dziś to prężna spółka zlokalizowana w specjalnej strefie ekonomicznej. Wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i małą architekturą. Firma pracuje nad technologiami nowej generacji. Dokonała 15 zgłoszeń patentowych. Sięgnęła po wsparcie z funduszy europejskich, m.in. na utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego. Centrum badawczo-rozwojowe miało stanowić zaplecze technologiczne dla produktów wdrażanych w firmie. Jednak szybko okazało się, że usługi świadczone w naszym centrum badawczym trafiły na bardzo podatny grunt. ML System testuje tu nie tylko swoje technologie, ale wykonuje też badania i prototypy na zamówienie renomowanych instytucji naukowych, jak niemiecki Instytut Fraunhofera. Współpracuje także z firmami z województwa podkarpackiego. ML System zleciliśmy badania związane z realizacją naszego najnowszego projektu badawczego. Przedmiotem naszego projektu badawczego jest czujnik światła pracujący w zakresie głębokiej podczerwieni. Po komercjalizacji tego projektu będzie on wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu, m.in. w medycynie. Badania w ML System zamawiają również firmy z branż na co dzień niekojarzonych z wysokimi technologiami. EcoStyl zajmuje się kompleksowymi usługami prawniczymi na rzecz jednostek służby zdrowia, jak również wynajmujemy odzież roboczą dla zakładów przemysłowych. Dzięki wspólnym badaniom firmą ML System, jako jedyni na świecie opatentowaliśmy technologię nanoszenia powłoki antybakteryjnej i antygrzybicznej na tkaniny. Firmie opłaca się posiadanie własnego zaplecza B+R. ML System uzyskuje dodatkowe przychody z prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zamówienie podmiotów zewnętrznych.